Dzień dobry kochani, witajcie w tym wyjątkowym filmiku. Dlaczego wyjątkowym? Dlatego, że jakiś czas temu wybiło na moim kanale 20 tysięcy subskrypcji i obiecałam wam w związku z tym właśnie ten wyjątkowy film. Ale zanim przejdziemy do rozdania, który dzisiaj się pojawi, chciałabym wam bardzo podziękować. Podziękować przede wszystkim za tą waszą obecność, za to, że ze mną jesteście, że ciągle was przybywa małymi, małymi kroczkami, ale ciągle was tutaj na moim kanale przybywa. Jesteście, komentujecie moje filmy, dajecie łapki w górę, czasem łapki w dół, wchodzimy w różnego rodzaju dyskusje, rozmawiamy sobie na różne tematy, wspieracie mnie w wielu sytuacjach, piszecie do mnie ogromną ilość wiadomości prywatnych, jesteście tutaj na kanale, jesteście w moich mediach społecznościowych, tworzycie dla mnie taką, mogłabym powiedzieć, rodzinę internetową. I dzięki wam, tak naprawdę od tych kilku lat jestem tutaj, tworzę dla was, pojawiają się nowe filmy, dzielę się z wami jakąś moją wiedzą, moimi zainteresowaniami, pokazuję wam kosmetyki, które mi sprawiają przyjemność, które się u mnie sprawdzają, czasem polecam wam różne produkty i cieszę się ogromnie, że jesteście i za to właśnie chciałabym wam podziękować. Podziękować za każdy jeden film, za każdą jedną waszą obecność, za to, że jesteście od wielu lat, albo za to, że dopiero przyjdziecie na mój kanał i będziecie go oglądać, będziecie śledzić, będziecie spędzać ze mną czas, czasami coś z tych filmów wynosić, czasami oglądać je do porannej kawy. Będą one wam umilały czas, ale też dawały być może jakąś dawkę inspiracji, być może też zachęcały was do jakichś zmian, albo też po prostu zwyczajnie sprawiały przyjemność. I muszę wam powiedzieć, że przez te lata, kiedy tutaj nagrywam na tym moim kanale, ta liczba 20 tysięcy dla jednych może być naprawdę niewielka, ale dla mnie jest ona ogromna. I kiedy zaczynałam nagrywać filmy tutaj na moim kanale, nie spodziewałam się, że dojdę do tych 20 tysięcy. Chociaż powiem wam szczerze, że no nie mogę być hipokrytą i mówić wam, że nie cieszy mnie to, albo kompletnie mi na tym nie zależy, bo tak nie jest. Bo prawda jest taka, że każda jedna osoba, która przychodzi na mój kanał i każda jedna osoba, która obejrzy mój film, to jest dla mnie ogromna motywacja. Coś, co sprawia, że dalej chcę dla was nagrywać, to wy sprawiacie, że ja dalej chcę dla was nagrywać, że chcę tworzyć nowe filmy, że ciągle mam jakieś pomysły i chcę je w jakiś tam sposób realizować. I to jest, powiem wam, no niesamowite. To jest cudowne uczucie, kiedy widzę, że na tym moim małym kanale ta liczba cały czas rośnie i was przybywa i komentujecie i dzielimy się różnymi tematami i różnymi sytuacjami w naszym życiu. Oczywiście są takie momenty, kiedy jest lepiej, ale są też takie momenty, kiedy jest gorzej. I ostatnio, pod koniec zeszłego roku, w grudniu, przyznam się wam szczerze, że miałam taki moment i myślałam o tym, żeby zamknąć mój kanał. To był dla mnie ciężki okres. Zresztą ostatnie miesiące też nie są łatwe. I tutaj nie chodzi o to, co prywatnie dzieje się w moim życiu, ale właśnie to, co dzieje się w ostatnim czasie na polskim YouTubie i to, co dzieje się tutaj na moim kanale. I jeśli śledzicie moje filmy, to doskonale o tym wiecie, że przez ostatnie miesiące jestem dosyć mocno krytykowana, jak również hejtowana. Gdzieś tam pojawiają się groźby i to wszystko jest związane z i pewnym twórcą, który pojawił się jakiś czas temu na kanale i gdzieś ta agresja zaczęła się rodzić i też z taką nagonką na to, że to, co jest naturalne, to jest oczywiście najlepsze, cała chemia to są śmieci, to jest syf i tak dalej. Wy wiecie, że ja
mam swoje zdanie na ten temat. I ja nie jestem osobą, która radykalnie patrzy na pielęgnację i mówię, że tylko to jest dobre, a to jest złe, bo nie, ja mam takie podejście, jakie mam do pielęgnacji, dzielę się tym podejściem z wami i oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że są takie osoby, którym to moje podejście będzie się podobało i też będą podzielały moje zdanie. Ale są też i takie osoby, które absolutnie się ze mną nie będą zgadzały i ja to rozumiem, bo tak w życiu jest. Nie ma czegoś takiego w życiu, że wszystko będzie wow, wszystko będzie super i ze wszystkim będziemy się zgadzać. I tak pojawiają się tutaj też takie osoby, którym nie podoba się styl moich wypowiedzi. Są takie osoby, które gdzieś tam słyszą, jak wypowiadam się na jakiś temat i twierdzą, że jestem zarozumiała, albo też są takie osoby, które zwyczajnie krytykują mnie za mój wygląd, za to, jak się maluję, gdzieś tam wyglądam, co robię i tak dalej. Słuchajcie, ja jestem człowiekiem, ja sobie zdaję z tego sprawę, że jak to powiedziała pewna youtuberka, słynna youtuberka, nie jestem zupą pomidorową i nie wszystkim będę smakować. Taka jest prawda i nie wszyscy będą mnie lubić. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ja jestem tylko człowiekiem, jestem takim samym człowiekiem jak wy. Ja absolutnie nie czuję się, że jestem jakąś osobą popularną, że jestem jakimś guru w pielęgnacji, że posiadam jakąś ogromną wiedzę. Nie, słuchajcie, ja popełniam błędy tak jak i wy. Popełniam błędy językowe, tak jak i wy. Ja nie jestem polonistką, żeby też wypowiadać się pięknym językiem w nie wiadomo jak znanych formach. Zresztą pamiętajcie też o tym, że ja w ciągu dnia mówię w dwóch językach, więc często też jakieś tam błędy popełniam. Tak samo nie wiem wszystkiego, tak jak i wy. Nie mam takiej wiedzy, że mogłabym powiedzieć, że jestem ekspertem w nie wiadomo jakiej dziedzinie i już w ogóle niczego więcej się nie nauczę, bo nie, bo ja zwyczajnie cały czas przyswajam jakąś wiedzę. Moje zdanie też się zmienia w niektórych kwestiach. Tak jak kiedyś uważałam, że coś jest dobre, tak dziś uważam, że coś może być, że to, co było kiedyś dobre, dziś może być złe. Zresztą słuchajcie, my wszyscy z wiekiem się zmieniamy, dorastamy, poznajemy nowe rzeczy, zdobywamy nową wiedzę, uczymy się czegoś nowego i nasze podejście w wielu kwestiach się zmienia. I tak też przez te lata mój kanał też tutaj się zmienił. Kiedyś nagrywałam inne filmy, dziś nagrywam inne filmy. Kiedyś wyglądałam inaczej, dziś wyglądam inaczej. Kiedyś też miałam inną opinię, inne zdanie na pewne tematy, dziś też mam inną. I to jest całkowicie naturalne, że tak jest, że się zmieniam. Wy też się zmieniacie i powinniśmy to akceptować. I tak samo, słuchajcie, tutaj ludzie przychodzą na mój kanał i z tego mojego kanału odchodzą. I to też jest zrozumiałe, bo przecież ja też tak postępuję. Kiedyś oglądałam kanały jakichś tam twórców, ale moje oczekiwania się zmieniły, moje podejście się zmieniło i na przykład dany kanał już mnie nie interesuje i szukam jakichś nowych treści. Zresztą na naszym polskim YouTubie jest tak ogromna ilość twórców, możliwości, różnych tematów, że ja uważam, że każdy dla siebie coś znajdzie. I często też słyszę, że gdzieś tam ktoś mi zarzuca, że przez tyle lat mam tak małą ilość tych subskrypcji, że wyświetlenia moich filmów są takie małe. Ale słuchajcie, ja nigdy nie byłam taką osobą, która idzie na ilość, a nie na jakość. I zawsze to podkreślałam. Dla mnie liczy się jakość. Jakość moich widzów i takich właśnie widzów mam. Czyli takich, którzy szukają konkretnych tematów i ja swój kanał prowadzę właśnie w tym celu, do konkretnych widzów, do konkretnych osób, których interesuje dana tematyka. Takie tworzę filmy i zdaję sobie sprawę z tego, że te filmy nie będą miały jakiejś ogromnej popularności, bo one trafiają do konkretnego grona odbiorców. Jak wiecie, ja też przez tyle lat, kiedy prowadzę tutaj swój kanał na YouTubie, nigdy nie prosiłam was o dawanie łapek w górę, czy też dawanie mi subskrypcji, klikanie w to okienko, subskrybowanie mojego kanału. Nigdy was o to nie prosiłam i nigdy was do tego nie zachęcałam.
bo to nie to się tutaj liczy. Tutaj liczy się to, żebyście sami z waszej woli, jeśli będziecie mieli taką ochotę, dali tą łapkę w górę, czy też kliknęli w mój kanał i go subskrybowali. I kiedy czytam takie komentarze od was, że po jakimś tam filmie zainteresowaliście się kolejnymi filmami i to zachęciło was do tego, żeby subskrybować mój kanał, to słuchajcie, w moim sercu pojawia się taka radość i naprawdę takie ciepło, że super, że chociaż ta jedna osoba obejrzała mój film albo obejrzała jakieś moje filmy i postanowiła zostać, bo to jest właśnie to, co ją interesuje i to się dla mnie liczy. I ja widzę po was, po waszych komentarzach, po waszych wiadomościach prywatnych, że wy jesteście właśnie takimi wartościowymi osobami, taką moją, no tak jak powiedziałam wcześniej, taką moją YouTube'ową rodziną i to cieszy mnie najbardziej. Nie chodzi mi tutaj o nagrywanie jakichś challenge, jakichś głupkowatych filmów, ja też nie jestem taką osobą. Ja mam jakiś plan w swojej głowie i dążę do tego i staram się, żeby właśnie w tym kierunku szedł mój kanał. I mimo tego, że tak jak mówię, pod koniec zeszłego roku miałam cięższy moment, taki słabszy moment, że chciałam się poddać, to wy sprawiliście, że jednak postanowiłam, że nie, że dalej będę robić to, co robię, że dalej będę nagrywać filmy i dalej będę dzielić się z wami moją opinią na różne tematy. Mimo tego, że zarzuca się mi wiele kwestii, że jestem osobą, która, nie wiem, manipuluje wami, że was okłamuje, że dla jakichś korzyści zarobkowych wciskam wam jakieś śmieci, że jestem manipulatorką, że jestem osobą fałszywą. Naprawdę, uwierzcie mi, jest tyle tych zarzutów, które są kierowane w moją stronę, a tak naprawdę, tak jak powiedziałam wcześniej, ja to, co robię, robię z ogromną przyjemnością. I nagrywanie filmów, nagrywanie tych filmów dla was sprawia mi niesamowitą przyjemność. I dopóki tak będzie, że będę w ten sposób podchodziła do mojego kanału, to będę te filmy dla was nagrywać. I ja nigdy przed wami nie ukrywałam, jeśli jakiś film był sponsorowany, czy była jakaś współpraca. Ale jeszcze przed tą całą sytuacją z koronawirusem też miałam normalną pracę i część z was o tym doskonale wie. I tak naprawdę ten YouTube, ten kanał to jest jakiś tam niewielki, niewielki procent zarobku, no bo przecież widzicie, że wyświetlają się reklamy na moich filmach. A skoro wyświetlają się reklamy, to jakiś tam ten zarobek jest. I jeśli jest jakiś film sponsorowany, to ja was o tym informuję. Jeśli otrzymuję jakąś paczkę PR-ową, to też wam o tym mówię. Jeśli jakaś marka przysyła mi produkty do testowania i później ja wam o nich opowiadam, to też wam o tym mówię. Ja nie widzę w tym nic złego i wiem doskonale, że większość z was też to rozumie. Czasami gdzieś tam w komentarzach piszecie, że przeraża was ilość łapek w dół, które pojawią się pod moimi filmami. Ale słuchajcie, to jest zrozumiałe i to jest normalne, że gdzieś tam te łapki się pojawiają. Ja nikogo nie zmuszam do tego, żeby oglądał moje filmy. Nikogo nie zmuszam do tego, żeby subskrybował mój kanał. Jeśli komuś coś się nie podoba, to słuchajcie, wystarczy przełączyć. Znaleźć sobie twórcę, który będzie pasował wasz gust, który będzie wypowiadał się tak, jak wam się podoba, będzie wyglądał tak, jak wam się podoba, czy będzie też prezentował na swoim kanale takie treści, które będą do was przemawiać. To jest wasz wybór. To jest wasz wybór, kogo wy chcecie oglądać, na kogo chcecie poświęcać wasz cenny czas i co chcecie z tym robić. I chyba tyle. Tyle tej wypowiedzi dzisiejszej. Także słuchajcie, moje serce jest szczęśliwe, że mam was. I jeszcze raz, właśnie z tego całego mojego serducha, chcę wam za to podziękować. A podziękuję wam też w taki mały, mały, kosmetyczny sposób. Przygotowałam dla was 3 niespodzianki, które będzie można wygrać właśnie w związku z tym moim dzisiejszym filmem, ale też z tą liczbą, która pojawiła się, magiczną liczbą 20 tysięcy, która pojawiła się na moim kanale. Co trzeba będzie zrobić? To co zwykle, kochani, wystarczy, że zostawicie komentarz pod tym filmem. Nie ma znaczenia, jaki to będzie komentarz, po prostu wasz głos.
Rozdanie będzie trwało tydzień, tak jak zwykle, i jak zawsze o wynikach dowiecie się w karcie społeczność na stronie głównej. Też często pytacie, gdzie jest ta karta społeczność. Kochani, jak wejdziecie sobie na stronę główną mojego kanału, to tam na dole macie wypisane karty, strona główna, playlisty, filmy i macie coś takiego jak społeczność. I jak tam sobie klikniecie, to tam będziecie mogli znaleźć wyniki tego właśnie dzisiejszego rozdania. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do zostawiania komentarzy pod tym dzisiejszym filmem i już Wam pokazuję, co takiego będzie można zgarnąć. Tak jak widzicie, zestawy są trzy. Pierwszy zestaw, który będzie można wygrać, to jest tonik Pixi z retinolem. Tutaj widzicie głęboko oczyszczający peeling do twarzy od marki Botanic serii CBD Oil. Jest też produkt nawilżający od marki Eisenberg i bardzo ciekawe serum z trehalozą oraz peptydami, peptydem SNAP8 i małocząsteczkowym kwasem hialuronowym. A do tego coś do makijażu, taka przepiękna pomadka w płynie od Estée Lauder oraz konturówka i pomadka od Sephora. I tak prezentuje się pierwszy zestaw. Drugi zestaw to również kosmetyki pielęgnacyjne i coś do makijażu. I jak widzicie, mamy tutaj tonik mgiełkę SOS z Bundy z tej najnowszej serii Anti-Irritate. Jest również krem nawilżający z bardzo fajnym składem. Mamy tutaj trzy typy kwasu hialuronowego od marki Sesderma, ale mam dla Was również bardzo fajny koncentrat z serii Advanced Night Repair od Estée Lauder i krem pod oczy przeciw cieniom i obrzękom od marki Botanic. A jeśli chodzi o makijaż, to widzicie, jest tutaj konturówka i pomadka od Sephory oraz pomadka od marki MAC. I ostatni, trzeci zestaw, jest to Bundy seria Sea Active Care z witaminą C i to jest maseczka gomasz. Do tego olejek regenerujący do twarzy od marki Botanic, krem do rąk od Basic Lab, bardzo fajny zresztą krem. I tutaj mam jeszcze produkt nawilżający, krem nawilżający serii Nutritious od Estée Lauder. No i oczywiście musi być coś do ust, do makijażu, pomadka w takim fajnym kolorze nudziakowym od Estée Lauder oraz pomadka i konturówka z Sephora. Także kochani, tak prezentują się nagrody w tym rozdaniu na 20 tysięcy. Zapraszam Was bardzo serdecznie do komentowania, życzę Wam miłego dnia i widzimy się w nowym filmiku. Buziaki, pa!